witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony BK i znajdujemy się ponownie w Asesynie. Otwieramy znajdźkę, która się znajduje pod punktem obserwacyjnym, do którego aktualnie szedłem. On był akurat najbliżej ostatniej misji, którą skończyliśmy, tak więc zaczynamy tutaj. I wchodzimy sobie powoli na punkt. Oczywiście, tak jak powiedziałem, będziemy tutaj sobie zwiedzać powoli. Ezio tutaj, gdzie on? Gdzie, kto mnie tam woła? Tutaj. Kto mnie tam woła? Tam, nie tam. Nie wiem, kto mnie tam wołał. Nieważne, mniejsza o to. Synchro sobie robimy i zaraz lecimy do miasta. Oczywiście sobie już dajmy tej... Ustawmy sobie kolejny nasz punkt. To jest zlecenie zabójstwa. Zlecenie zabójstwa, dokładnie. To jest... A, to już jest tam misja nasza. Okej, okay, ja bym chciał jeszcze dotrzeć do tego punktu i do tego punktu widokowego przynajmniej. Prawda, więc pozwólcie, że ja sobie to najpierw zrobię i dopiero potem pójdziemy po misję. Bo na razie chciałbym, tak jak mówię, zwiedzić mapę, dowiedzieć się co gdzie jest, jakie są drogi i dopiero cokolwiek robić. Bo mimo wszystko, jak widzicie, bez tych dróg, na przykład w ostatnim odcinku długo szukałem tego gościa, którego trzeba było pobić. Znowu ktoś drze, i Ezio tutaj. Ja nikogo tutaj nie widzę. Więc dajcie mi spokój, ludzie. Jeszcze kawałeczek. Okej, okay. A tutaj oni czego bronią? Z tego już, czy jeszcze? Nie, to jest coś jest. Okej, okay, tak więc panowie sorki. Ale trzeba was zabić. Jeszcze jednego. Dobra, chodź tu. Okej, okay, pięknie. Mamy kolejną chyba stronicę, mam nadzieję. To chyba nie jest hajs, nie? To jest strona, w sensie jest z kodeksu. Znowu Ezio tutaj, ktoś mnie woła i nie wiem kto. Strona kodeksu, świetnie, stronica kodeksu, tak, jak powiedziałem sobie. Pięknie, inteligencja level ja. Oczywiście chodziło mi o stronę kodeksu. Znowu ktoś mnie woła, no co jest, coś się chyba zbugowało. Ewidentnie, bo znaczy nie sądzę, żeby ktoś mnie tak wołał tutaj. Tutaj, dosłownie. Okej, okay, stąd mogę tutaj wskoczyć, czy nie? Nie bardzo raczej, okej. Okay. Ja chciałem zabrać po prostu tam ten plakat, nie? Wiecie, okej. Okay. Okej, okay, olać tego gościa. Ja chciałem nawet tą stronę tego powiedziałem zerwać. Nie tak, nie tak, nie tak, absolutnie. Prosiłbym, żebyś się obrócił. Cholera, dobra, walić go. Chwila. Gdzie to jest w takim razie? A, tutaj, okej, okay, to jest na dole. Ja chciałem się tam na górę wspiąć, jak głupi, żeby sobie zmniejszyć pościg. Coś rozgłos. Wydaje mi się, że już tutaj wystarczy tego rozgłosu. Już raczej więcej go zmniejszyć nie trzeba. I znowu, zobaczcie, jest architektura ta gotycka, tak jak powiedziałem. Chyba się nie pomyliłem. Nadal nikt mnie nie poprawił, tak więc zakładam, że miałem rację. Tak? To jest oczywiście mail, jest wiadomość pocztowa. Ja bym się chciał dosyć należeć do góry. Na... Także ten punkcik. To jest jakiś wysłannik Borgiów. Ja sobie daruję na razie walkę z nim. Okej, tędy się da wejść. Więc spoko. I stąd już będzie raczej droga prosta. Znowu Ezio tutaj. No co jest? Halo, kurde, proszę mnie nie wołać, bo jestem zajęty, jak widać. Ezio jest bardzo, bardzo zajęty, prawda? On ma swoje życie, ma swoje problemy i musi szukać swoich rzeczy tutaj. Okej. Okay. Cholera, a nie chciałem tej misji, no. Mogę ją odrzucić, proszę. Najpierw ja chcę sobie zrobić ten. Oczywiście, że odrzuć. Ale się tego nie chcę. Oj, teraz 3 godziny ładowania, to już mogę zaakceptować, było łatwiej przynajmniej. O nie, jeszcze mnie tutaj na dół. Gnoje, dobra. Przejdę sobie tutaj już, nie będę się bawił inaczej. Okej, okay, może nie tak. Pójdę po... Chociaż nie, tak nie da rady, okej. Okay. O, a tak dało radę. Lol. Znowu Ezio odwala jakieś dziwne rzeczy. Okej, okay, tędy się da po murku wejść. No, ale wejdź to Ezio, halo. No. O, tam była przecież wyrwa, w sensie w cegłach. O, dobra, ale znalazłem przynajmniej dzięki temu znajdźkę. Tam była wyrwa w cegłach, więc mógł się po nim wspiąć. Nie wiem, dlaczego on czasem nie do końca reaguje tak, jakbym potrzebował. W sensie, do końca reaguje na wszystkie rzeczy, które tutaj są. Nie wiem, może to jest rzeczywiście jakaś podpucha czy coś, ale... No kurde, dobra. Walić to, idziemy już tam. Mam nadzieję, że tym razem nie zawalę i nie zrobię tej samej głupoty co wcześniej. Ale to jest zdecydowanie w moim odczuciu źle zrobione, jest zrobiony ten gołębnik. 15 000, czyli już chyba mam pełną led skrzynię.
Znaczy, jedynie potwierdzę, że już gramy od godziny i nic nie osiągnąłem tutaj dalej w grze. Cholera, ktoś jeszcze do mnie pisze. Przepraszam, sekunda. Ja teraz muszę zminimalizować rzeczywiście asyna, wy będziecie mieli laga po prostu jakby. To nie Walus, jak tam komisja. Dowiesz się w niedzielę, Walus. Nie chcę się wymienić. Online i offline. Okej. Okay. Dziękuję. Jestem bardzo zajętym youtuberem. Nie mam czasu, żeby odpisywać, kiedy nagrywam. Dziękuję. Okej, okay, już. Dobra. Odbugowało się. W sensie odlagowało wam się już na ekranie. O, i tutaj można było się wspiąć. Spoko. Miło. Dopiero teraz to zauważyłem. To oczywiście znowu narzekają na to, że asyni to ble złe i w ogóle. Tylko, że ci asyni ich chronią. Jakby nie patrzeć przed korupcją, złem i w ogóle. Tymi wszystkimi sprawami. Okej, okay. Do góry. A nie, tutaj się da do góry wejść. Czy naprawdę na tym krzyżu będzie ten? Będzie punkt obserwacyjny. Wow, w ogóle to wspinanie się po tym. I naprawdę, ja osobiście podziwiam parkurowców, ponieważ sam mam lęk wysokości. Tak więc wiecie. Synchro szybkie. Dobra. I skaczemy. Gdzie jest sianko? Tam. Okej. Okay. Dobra, kolejny punkt. Gdzie mamy kolejny punkt obserwacyjny? Tutaj jeszcze jeden. Czyli spróbujemy przejść po prostu przez mury i się tam dostać. A następnie pójdziemy już... Chociaż kurczę, to jest ten malarz, więc do malarza mi jeszcze chętnie się podskoczył. Wszelakie mapy, które tutaj są. Wszelakie mapy skarbu. Forli. Okej, dziękuję. I Romania. Bo dla Apenin już mam tą mapę, okej. Super. Dobra, dzięki gościu, potem sobie z tego skorzystam. Zobaczmy, jak nam to odblokowało mapę, w sensie pokazało nam mapę. Mamy sporo znajdziek. W ogóle zobaczcie, jaki... A nie, okej, myślę, że to jest na dług znajdziek, to jest po prostu punkt obserwacyjny. Okej, tutaj co jest? Do Wenecji, aha, czyli to już idziemy do Wenecji powoli, tutaj są skarby. Kolejny punkt widokowy. Dobra, to spróbujemy, może najpierw zanim pójdziemy na... pojedziemy do Wenecji, to najpierw sobie zrobimy jednak te wszystkie punkty widokowe, wiecie? Może co najmniej cały odcinek, ale przynajmniej będziemy mieli to zrobione i w następnym odcinku... W następnym odcinku będziemy sobie już powoli radzili z misjami głównymi, prawda? W razie czego, gdybyśmy mieli te jakieś misje, to przynajmniej będziemy mieli wszystko zrobione, prawda? Nie będziemy musieli latać po milion razy za tymi wszystkimi punktami. Okej, okay. Jeszcze tutaj widziałem... O, tutaj są dwie znajdźki, nice. No, ale nie tak. Najpierw Ezio otwórz i dopiero potem będziemy mógł zeskakiwać. Tam będziesz mógł sobie zeskoczyć w sumie. Okej, okay, 300. I to pewnie jakieś 150 czy coś. Okej, okay, zeskocz. Zeskocz, jeszcze raz. Zeskocz. Zeskocz. No. Zagnuj. Jak... Proszę go, żeby zeskoczył normalnie raz, to nie chcę. A jak żeby zeskoczył w pełni... Wow, 500 aż. Nieźle. A żeby zeskoczył w pełni, to nie, on będzie zeskakiwał pojedynczo. Jezus, cały Ezio po prostu tutaj. No. I stąd myślę, że damy radę gdzieś tutaj zeskoczyć, co nie? A, cholera, dziadostwo. A to spróbuję, może najpierw na mury. Najpierw na mury, a nie Ezio, proszę. A potem z murów, nie tak. A potem z murów, tutaj. Dobra, spróbujmy. W nadziei, że się nie zabije. No, spoko, tylko pół HP. Tak, moje podejście, tylko pół HP stracił, bo ja tam połamał sobie wszystkie kości, ale jest dobrze. Okej, okay, a w ogóle widać to podtopione tą nizinę tutaj. Jak bardzo, jak rzeka wylewa, jak bardzo ich tutaj zalewa. Tak więc... Będzie też fosa po prostu, nie wiem czy to rzeka, czy też fosa. Widzisz, bardziej chyba rzeka, tam była rzeka, nie? A może i nie. Czy to może przyniosło taki przypływ aż? Tutaj widzę, albo jezioro jakieś, nie wiem do końca gdzie jest Forli, więc wiecie. Ten fort cały. Tak więc musicie mi wybaczyć, naprawdę. O, piórko widzę. O, przy okazji mamy tutaj schody, więc spoko. Łatwy punkt obserwacyjny, czy jednak to jest podpucha znowu? Okej, tędy nie wejdę. A, dobra, czyli łatwe jednak, coś łatwego. W sensie do połowy przynajmniej, prawda? Bo połowę mamy zrobioną przez same schody. Dobra, i stąd już trzeba się tutaj dostać na tą deseczkę. W sensie na to... No tak, na tą deseczkę. I z niej już do góry, bez problemu. No, do góry? No, w końcu skoczył.
On nie zawsze chce skakiwać. Okej, a to jest oczywiście pochodnia. To robi za latarnię morską. Aha, czyli jednak jesteśmy nad morzem. No tak, zresztą widać te statki, nawet ich wcześniej nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Tam latałem sobie. Jako Ezio. Okej, to jest punkt. Dobra, tak więc wchodzimy na niego i synchro. Dobra, zobaczmy, ile nam to odkryło mapy. Dobra, tak na razie lecimy do kolejnego punktu. Czyli raczej tutaj. Nigdzie indziej już punktów nie widzę, oprócz tutaj i tutaj jeszcze jednego. I to będą chyba wszystkie punkty, które są tutaj w Forli, w Romanii. Okej, oczywiście się skoczę jeszcze po tą znaćkę, która tutaj jest za domem. Prawdopodobnie za domem. Chyba nie w nim, nie? A no tak, oczywiście, że nie w nim. Tutaj by mnie ci wypchnęli, ale ja sobie oczywiście skakuję przez murek i są ślepi, głupi i w ogóle. 500 kurczę tych florenów. Nice. No, skakuj tu. No, przeskakuj, kurde. Głupiego murku nie potrafisz przeskoczyć, a skaczesz na 20 metrów. Cholera, to ci źle kliknąłem, przepraszam. I tu co jest? Co to jest? Jakaś szybka przeprawa czy coś? A nie, przeszukanie. Okej, zobaczmy, o co chodzi. Co tutaj można znaleźć w tym? O, 100 florenów. Ciekawe. Nie jest zaznaczona jako znajdźka, a jest znajdźką, jakby nie patrzeć, tak? Fajne, ciekawe, pomysłowe. Daję plusika. Szkoda, że niestety nie możemy tak jakoś szybko wyciągać z tej skrzyni w Monteregioni tych pieniędzy. Rzeczy nam się więcej nie doładuje ta skrzynia, bo 15 tysięcy to jest maks, wydaje mi się. Te 4 tysiące, które się powiększyła, to i tak jest to, co wtedy zrobiliśmy, te plus 7 tysięcy dla wartości Monteregioni. Dlatego się ta skrzynia powiększyła o 4 tysiące około. W sensie, jeśli chodzi o jej pojemność. Okej, tutaj widzę kolejną znajdźkę. Pewnie zaraz za tym domem, tak więc ją również zbierzemy. No, tak jak myślałem. To jest dużo, dużo znajdziek w takich bardzo podobnych miejscach. Co nie za tymi domami, właśnie pod tymi drewienkami. Tymi blaszkami, baldachimami, czy jak zwał, tak zwał. Powiedzmy, że to jest coś w stylu magazynu. To jest coś w stylu magazynu takiego, jak jest teraz drewno, na przykład na wsiach się. Można tak to nazwać? Nie wiem. Przepraszam, jeśli pomyliłem teraz. Ale jak się drewno składuje na przykład na wsiach, nie? To jest mniej więcej to samo, okej. Okay. Ale jak mam tutaj wejść w ogóle? Tutaj nie? Co, a tutaj przez te drzwi? Nie. Chyba nie. Czy ta znajdźka jest tutaj z lewej? Nie. Więc gdzie ona jest? A, ona jest po prostu na dachu. Spoko. Pokazywało, że jestem na identycznej wysokości, tak więc wiecie. Myślałem, że jest gdzieś tutaj nisko. Okej, okay, walić ludzi oczywiście. Bla, 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 bla. Okej, kawałeczek jeszcze tylko nam został. Tak gdzieś znajdźka przy okazji ją też zbiorę. Też pewnie na dachu, znając życie. Albo i nie. Tutaj pod tym baldachimkiem, tak. Pod tym daszkiem, nie wiem. Daszkiem do magazynu, jak zwał, tak zwał. O, i znowu mamy kościół jako kolejny punkt widokowy. W ogóle w Asynie bardzo dużo jest punktów widokowych, którzy są kościołami po prostu. Tak samo jak w Pokémon Go, jeśli ktoś jeszcze pamięta, heh, umierająca gra, zawsze śmieszna. Cholera, a czy jak tutaj masz zamiar wskoczyć? Nie dasz rady? Nijak? Nijak chyba nie da rady, okej. Dobra, w takim razie jakoś inaczej tutaj spróbujemy wejść. Ale słyszę znajdźkę, właśnie, ona gdzieś tutaj jest, no i nie zauważyłem, znaczy zauważyłem ją na mapie wcześniej, ale nie zwróciłem na nią uwagi już teraz. Dobra, w takim razie ją zbieramy, o i przy okazji to jest wejście dodatkowo zrobione, tak więc miło, bo znajdźka jest tak przy okazji do znalezienia. Tutaj w tym samym miejscu. Tak, w Pokémon Go właśnie bardzo dużo gymów było stworzonych w kościołach, albo w takich bardzo dużych centrach jakichś religijnych. Ludzie domniemywali, że to propaganda i w ogóle, znaczy to, nie, może nie tyle propaganda, ale to jest takie, żeby właśnie, żeby ludzie chodzili do kościoła i w ogóle. Znaczy ogólnie teorie spiskowe tak różne na ten temat powstawały, okej. Okay. Został nam tylko ten jeden punkt już, więc super.
wychodzimy i lecimy dalej. Tam chyba widzę ten punkt, to jest chyba ta wieża tutaj. Może z dzwonem, może... Albo nie, albo to jest znowu latarnia morska. Chociaż tak, wydaje mi się, że to będzie latarnia morska znowu. Wydaje mi się, że ja będę mógł tędy przejść tym przesmykiem drobnym. Chyba tak. Fajnie by było, gdyby się dało. Okej, okay, zobaczcie w ogóle, jakie to jest porośnięte. Nie wiem, czy to jest trawa, czy glony. Szczerze mówiąc, jestem w tym momencie taki troszkę zdezorientowany, jeśli o to chodzi. Bo z jednej strony to jest nad morzem, więc mogą być to równie dobrze glony. A może być to również i trawa. Nie, nie chcesz tutaj wejść? Okej, okay. To nie te, jak nie tamten, to tędy jakoś damy sobie radę, prawda? Na nabrzeżu zawsze fajnie jest się wspinać. Okej, okay, możesz wejść, super. No to lecimy dalej. Proszę, te niewidzialne ściany ustawili tak beznadziejnie w moim odczuciu tutaj. Zobaczcie, albo powinni to byli bardzo ograniczyć, w sensie tak, żeby się nie dało w ogóle tutaj wejść na to nabrzeże. Albo powinni to ograniczyć troszkę dalej. Ezio tutaj, no chwila, ten płynę dopiero i w ogóle. Tak, tak dobrze mówiłem, że to jest latarnia morska jedna. Wygląda jak dzwonnica, szczerze mówiąc, w dużym stopniu. Znaczy, to jest moje odczucie oczywiście tylko. Ale kto to tam wie? Tutaj widzę kolejną znajdźkę gdzieś tutaj. O jest, pojawiła się magicznie. Kurczę, tamtą przy okazji chyba zbierzemy, wiecie? Jak będę tu wracał do misji głównej. 16 minut, tak więc bardzo szybko, znaczy no, w miarę szybko w sumie. 17 minut, 17,5 minut, powiedzmy, że nam zajmie łącznie całe synchro. To nawet tak niezły czas, jak na jedną lokację. Co prawda dość mało, ale jednak. Ezio tutaj, no chwila, na gnoju. Nie mam czasu teraz dla ciebie, teraz muszę tutaj zbierać moje punkty obserwacyjne. Jak się okaże, że to Leonardo tak narzeka, to się nie zdziwię ani za nic. Bo ja tam widzę piórko albo jakąś znajdźkę. Chyba piórko to będzie tam przy oknie, jak widzieliście może. Bardzo mały punkt, a ja nie mam za bardzo jak wam go pokazać, więc musicie się domyślić, o co chodziło. Jakoś, ale pewnie zauważyliście, bo to jest w miarę charakterystyczne. W sensie widać te świecące się piksele, że tak powiem, z animusa, jak to powiedzieć. Tak bardziej dokładnie. Dobra, czyli znajdźka i tam to widzicie, tam się świeci takie na okiennicy, na tym dużym domu po prawej stronie. Środkowa okiennica, prawe okno. Chociaż czy powinienem powiedzieć środkowa okiennica, prawe okno, czy to jest prawidłowo w ogóle po polsku? To jest jakiś gościu? Okej, okay, myślę, że on jest z misji, bo jest taki strasznie blady, wiecie? Okej, okay, ja dobrze mówię, to jest właśnie ta... to jest właśnie to piórko. Okej, okay, oczywiście zbieramy przy okazji... tej najmocniej, przepraszam, gardło mi wysiada naszą znajdźkę i lecimy po pióro. Ezio Hir, Jezus Maria, człowieku, chwilę, opanuj się, proszę cię, wiesz, na chwilę daj mi spokój. Okej, okay. Stąd tutaj przeskoczmy. Czegoś dostanę zaraz i to nie będzie nic miłego. Okej, okay, przeskakujemy tutaj i pięknie. Okej, okay, to jest akurat zły Dbodziów, tak więc można go zabić. Nie mieć wyrzutów sumienia. Okej, okay, spróbujmy stąd. Okej, okay, chwyt. Zrzut. Pięknie, okej. Okay. Jeszcze raz rzut. No, lecimy. Jeszcze raz rzut. Ezio, proszę cię. Dziękuję. No to lecimy sobie. Okej, okay, a tu... A, patrzcie, kolejna łódka. Ze znajdźką. Mega to jest fajne, bo to nie jest pokazane jako znajdźka rzeczywista, a mimo wszystko jakieś pieniążki tutaj są. O, jeszcze tutaj są dwie, widzę. Tak więc no, wiecie co chyba trzeba zrobić, prawda? 17,5 minuty mówiłem, tak? Już jest 20 prawie. Super, super. Lipki jak zawsze profesjonalnie odmierza czas, prawda? 100%. Normalnie mega profesjonalizm, nie? To przeszukanie, no dawaj. Kradniemy bogatym, dajemy jeszcze bogatszym. Albo kradniemy biednym, dajemy bogatym. Okej, okay, to jeszcze jest jedna. Ta łódź, no. Ale zeskocz na nią. Ezio, dziękuję. No,
Dziękuję. Super. No jeszcze jedna łódź, naprawdę? O, dostanę coś zaraz. Znaczy, dostanę czegoś zaraz. Okej, okay, oni są ślepi i głupi, naprawdę. Ślepi jak... nie wiem co. O cholera, zauważyli to, że robię to w ten sposób, a nie inaczej. Dobra, skakuj tutaj. Czego nie chcesz skoczyć? Okej, okay, wskoczył, nareszcie. Przeszukanie najpierw, zróbmy. Okej, okay, oni tam tutaj do mnie rzucają kamieniami, ja sobie daruję. O, okej, okay, udało się. Przeszukać, zanim mnie zdążyli tutaj dorzucać. Znaczy, dorzucać, dobić tymi kamieniami. Lecimy już do tego gościa w końcu, który krzyczy od pół godziny. Ezio, over here, here, over here. On mi przypomina strasznie jaskra takiego. Wiecie, też jest taki wkurzający i w sumie ma podobny rodzaj mody, ubioru. No, aż trochę przesadzam. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there! I need help! Co jest w tej kobiecie? Halo, ona jest głupia czy głupia? Serio się wydam, bo tak trochę dziwnie to wygląda. Nie mam pojęcia, co się tam w ogóle dzieje. I jak bardzo... Aha, nie umiem pływać, super. Wspaniale, gratuluję tej kobiecie. Okej, okay, a jakieś cokolwiek? Co ja tutaj mogę zrobić? Okej, okay. A, wiosło się w ten sposób wziąć. Naprawdę? Ta kobieta ma tam ile? 2 metry? Może? Przeżarłany człowiek, każdy by tam doskoczył na jej miejscu, no. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. A niestety tylko dziwki, hechem. I wasn't looking to impress. Only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore. But please, call me Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio, we must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. Okay, yes, czyli wykorzystamy znowu kobietę. Whatever you say, Signor. Jakąś. No i miło. Ciekawe, kim ona jest, że nam takie przywileje tutaj dała. We won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. No i spoko. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known. It's quite all right, my friend. Ciekawe, kim ona jest, bo naprawdę to jest ciekawe. Okej, okay, mniejsza z tym, mam jeszcze chwilę, więc zróbmy kolejną misję, kolejną część. Do you know who that was? No właśnie chciałbym wiedzieć. My next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Wow. Her husband is... Husband? Si, her husband is the Lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Prawda? Sempre come una donna. Wiedziałem, że to Ezio zrobi. To jest typowy podrywacz, ale taki sobie spoko, on nie jest takim... Znaczy przynajmniej nie jest wykreowany takiego typowego ruchacza, tylko na takiego podrywacza trochę i takiego żartownisia. Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the animus can have, side effects. Awesome. It's nothing to worry about.
You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Okej, to się zaczyna ten fajny wątek Desmonda. Mi się on osobiście bardzo podobał w scenie i brakuje mi tego, że on został zakończony. Znaczy, brakuje mi tego Desmonda mimo wszystko, najnowsza scena. Bo to była jedyna rzecz, dla której tak naprawdę chciałem kupować kolejne asasyny. Chciałem zobaczyć, jak ten Desmond się tam... Jak to się skończy z tym Desmondem wszystko. Okej, w ogóle zobaczcie, co to jest za hala. Nie mam pojęcia, gdzie oni się znajdują. Za Chiny. Wygląda to jak hala produkcyjna jakaś albo coś. Jakaś stara albo magazyn. Ciężko mi powiedzieć. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Widzicie, nadal jest masa rzeczy niewyjaśnionych z tymi z Abstergo i z nimi. They're better funded and better equipped. So it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. Okay. Open your eyes. Właśnie, czy Zrokorła coś mi podpowie? Wow. Halo. Wow, czy jednak ma... Lucy, I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. Ja bym się bał. So, how am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. A, okej. Czyli tak naprawdę... Spoko. Okej, ciekawie. Chciałem powiedzieć coś, ale wypadło mi totalnie z głowy. W sensie tak, że chciałem coś niby powiedzieć, ale nie do końca wiedziałem, co ostatecznie chciałem. Miałem na myśli. Okej, tutaj już mamy czujniki włączone. Więc szybciutko lecimy tam. Cholera, znowu zwidę. To jest kolejny. W takim razie go przestawiamy. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. Wiecie co? Można by to było podpiąć. Later Animus sessions are missing. And the sessions that are there. After everything the Templars put him through. After everything I put him through. It's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. Gdyby to dobrze rozkminił Ubisoft, to można by to było podpiąć pod w sensie te nowe asasyny podpiąć pod to właśnie, co mówiła Lucy, że są to jakieś pliki od 16, prawda? I gramy jako 16, że tak powiem, kiedyś. A to było nawet dobre w sumie. To fajny pomysł, jak znaczy moim odczuciu przynajmniej, prawda? To jest naprawdę ciekawy i fajny pomysł. Okej, czego jeszcze mi brakuje? Gdzie jest jeszcze jakiś przełącznik? Jest on powłączane. Jakieś info? Gdzie jest jeszcze jakiś przełącznik? Co? Tam chyba raczej nie ma ich, bez przesady. Jeszcze nie miałbym jak się tam dostać za bardzo chyba. Okej. Po co mi te?
tutaj. Czy może jednak? Ja się mam tam dostać niby do cholery. W ten sposób? Tak, o lol. Nie spodziewałbym się w życiu, że tak można. Znaczy, no może bym się spodziewał, ale na pewno bym tego nie spróbował, gdybym nie stwierdził, że a może jednak się tak da, nie? Okej, nie tak, czyli trzeba odbić w ten sposób. O nie, cholera, dobra, to było blisko. Chciałem odbić trochę bardziej w nie w tą stronę. Okej, czyli już wiem, jak następnym razem mam podskoczyć. Dobra, myk. Czy ja tam, czy te czujniki tamte tam też muszę włączyć? Okej, nie tak. Chwila, jeszcze raz. Nie, nie tak. I zginę? Nie. Okej, Desmond jest magiczny, a nie ginie, nie? On nigdy nie potrafi zginąć. Okej, ale gdzie są jeszcze jakieś przełączniki? Tam widzę jakieś dwa na górze, ale kurczę, jak się do nich dostać? Czy są w ogóle przełączniki, których ja potrzebuję? Chyba nie. Czy tak na każdym są? Na każdym są, więc gdzie jest jeszcze jeden przełącznik jakiś? Cholerka. Przydałoby mi się jakieś drobne oznaczenie tutaj tego wszystkiego. No i chuj. Przepraszam za słownictwo. A głupio spadłem właśnie. O, jeszcze 7 minut, a ja chciałem skończyć w miarę szybko odcinek, żeby wam nagrać jeszcze jeden. Nie wiem, czy zdążę już dzisiaj. W sumie zdążę, ale będę musiał się uprzeć mocno. Znaczy, muszę będę musiał się tutaj zaprzeć i to zrobić. Okej. Okay. A tutaj nie mogę nadal przejść? Nie. Dobra, w takim razie jeszcze raz. Gdzie ja to mogę? Jak ja to mogę? Nie tak. Właśnie być Ezio. Desmond, proszę cię. Działaj normalnie. Nie bądź Ezio mi i działaj, działaj jak powinieneś działać. Jakby potem mogę się spiąć? Nie. Absolutnie nie. Tam już ogarnięte. Tutaj może spróbuję. Tak, chyba to będzie w miarę dobry pomysł, żeby tutaj spróbować się wspiąć na to. Okej, okay, wchodzimy. A co ja to mogę w ogóle zrobić? W sumie nic. A tu jest ten ostatni przełącznik. Ja głupi szukam, a on jest przy wejściu. Ja nie mogę się spodziewać tego. Ja tam zacząłem, próbowałem tam wejść, wiecie, do góry, na sam szczyt tych czerwonych znaczków. Okej, już wszystko, czy jeszcze? Jeszcze? Nie denerwujcie mnie nawet. Bez jeszcze będę się tam też... Nie, okej, dobra, już mnie woła, okej. Czy już dobrze jest, super. No, tak. Dobra. Super. Lucy, what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. Okej, tylko gdzie mamy wziąć ten odpoczynek? Chciałem powiedzieć, gdzie mamy wziąć ten rest? Gdzie mamy odpocząć? Okej, a tam co jest w ogóle? Znowu jakieś zamknięte drzwi totalnie. To jest coś włączonego. I to jest jeszcze jakieś zejście na dół. Pozwólcie, że ja sobie tylko ogarnę. A, okej, to jest po prostu ciężarówka. A, dobra, to jest ciężarówka, w której będziemy wieźli Animusa. Pewnie w inne miejsce. Cholera, nie, Desmond nie baw się w Ezio, tylko chodzisz tutaj do góry. Dobra, widzę, że Desmond musi się rozruszyć, prawda, po sesji. Wow, i znowu mamy... Znowu mamy kasenkę z templariuszami i to już taką dłuższą, jak widać. What is this? Where am I? It's Aker. Altair. How the hell? Not even in the Animus. I must have passed out. Just having some kind of
weird dream. Going without sleep for who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. Czy widzicie, jest ten Bakrze, który tak bardzo... That must be his target. Tak bardzo długo próbowałem, prawda, zrobić. W sensie ogarnąć, jak się on nazywa. Ale w ogóle jesteśmy Altairem, nie? Wow, po prostu Ezio w tym momencie... A, dobra, czyli już wszystko wyjaśnione względem późniejszych serii. Okej, okay, bo ja tak trochę, wiecie, nie ogarniałem jednej rzeczy. W pewnym momencie, ale już teraz rozumiem, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Okej, okay, gdzie jest ten gościu w ogóle? Mamy wzrok? Okej, tam jest ten gościu. Widzę, on się tam zatrzymał w ogóle. Więc bardzo miło, bo przynajmniej nawet jak spadnę, to nic się nie stanie. Dobra, lecimy dalej. No ale, dlaczego on teraz nie chciał skoczyć? Okej. Halo, ale zabij go. No, Altair. Jejku, teraz Altair dostaje downa. Co jest? A, czyli to było celowo zrobione, żeby nie mógł go złapać, tak? Jak dobrze rozumiem przynajmniej. Staram się dobrze rozumować, nie? Okej, okay, zakładam, że tego nie mam tutaj zrobić, tylko muszę wskoczyć. Tak, kurczę, będziecie mieli znowu 40-minutowy odcinek, tym razem z innej gry. Kurde, a chciałem to zakończyć. Dobra, no cóż, taki akurat fragment nam się trafił, przepraszam. Prawda, będziecie musieli to jakoś wytrzymać. Ja sam się dziwię, bo nagrywam przez to dużo więcej materiałów niż powinienem, a mógłbym teoretycznie kończyć po tych 30 minutach i, prawda, zostawić was tak z niedokończoną misją, ale czemu niby? Dla mnie to by było głupie. W sensie, wiem, że niektórzy youtuberzy tak muszą robić po prostu, ze względu na to, że nie tak każą producenci gier niektórych, ale ja tego nie mam zamiaru tak robić. Okej, okay, czemu ty nie chcesz skoczyć? Halo? Panie Altair. Skoczysz pan, czy nie wskoczysz? Nie tak. A jak zrobię tak? Nie. No. Dlaczego on się nie chce tutaj złapać? Coś źle zrobione, czy mi się wydaje? On się powinien złapać tych drzwi przecież, tego wystającego nad drzwiami. Okej, okay, albo tej deski tutaj nad nim. No, cholera jasna, co jest? Tutaj nie sądzę. Chociaż dobra, spróbuję zejść. Spróbuję to okrążyć dookoła, nie? Wiecie, w ten sposób. Nie tak. A cholera, dobra. Skakuj do góry. A, i stąd rozumiem, wskoczysz już, co? Dobra. Dobra, to jeszcze raz. Spróbuję się jak najszybciej tutaj dostać. Jak widzicie, czy ma palec, pytanie? Nie, zbali o to, żeby go nie miał. Kurde, skumańcy. Okej, ale tam nie ma innego wejścia. No cholera jasna, co jest? O cholera, nie tak, dobra. Zginę. Trudno. Niech będzie to desynchro, nie przeszkadza. Altair umie pływać, zobaczcie. No, to jest niemożliwe w ogóle, nie? Altair umie jednak pływać. Kurde, będzie to 40 minut. Denerwuję się. Nie lubię, jak strasznie tak przedłużam odcinki. Dobra. To jego cel. Altair? To jest Acre. A nie Akre. Acre się powinno życzyć. Okej, okay, dobrze, będę pamiętał. Postaram się przynajmniej o tym pamiętać. Acre. Nie tyle nie spałeś, co raczej twój mózg nie spał przez tyle czasu. Drogi Desmondzie. Tak, a propos. Okej, okay, a czemu nie mogę go złapać w ogóle? Czy jego, jej? Jakkolwiek to ten ktoś jest, prawda? No cholera jasna, dobra, czyli to mnie rzuca, nie mogę tak szybko biec. Czyli ta gra, rozumiem, jeszcze widziała, że gracz może być na tyle szybki, żeby tego kogoś złapać mimo wszystko, okej. Okay. Lecimy. Dalej. Nie ma to jak dobrze zrobiona gra, prawda, przewiduje wszystkie możliwe manewry. Oczywiście Altair znowu dostaje downa i nie może nikogo złapać. Okej, oczywiście drzwi się tutaj zamkną, spoko. Dobra, no już. Okej, dlaczego tam nie chce wskoczyć ten Altair? Teraz gramy Altairem wyjątkowo, zobaczcie, widzicie? Myślę w końcu. Myślę, więc jestem. Cogito ergo sum chyba to było.
Jezu, to będzie najgorsze, jak się okaże, że pomyliłem przysłowie, przepraszam, cytaty, nie? Cogito ergo sum to chyba było, myślę, więc jestem. Przecież nie wiem. A jak stąd niby tutaj wskoczyć, co? On nie chce wskoczyć, no. Czemu nie chcę tu wskoczyć, no? Do cholery jasnej. Okej, tutaj jakoś nie. To musi, on się musi tutaj tego złapać, tylko jak niby? On się nie chce po prostu tego złapać. Zobaczcie, wiecie co, ja sobie to... A, nie mogę sobie zapisać. Okej, moi drodzy, wiecie co? Ja muszę was jednak zostawić z tą niedokończoną misją. Gdyż, no po prostu, nie wiem, z jakiegoś powodu, ale ta jeszcze tutaj nie chce złapać. Jak wykminię dlaczego, to dam wam znać i będziemy się widzieli już w kolejnym odcinku, wydaje mi się. No zobaczcie, on się powinien tutaj teoretycznie złapać, a jak nie, to chociaż stąd powinien tam wskoczyć. Bo nie ma tu innej drogi, żeby wejść na górę. Jedynie stąd mógłby tam wejść jakoś wyżej. Natomiast ani przy drzwiach się nie chce złapać, ani nic. Interakcji nie chce przeprowadzić z tymi drzwiami. Nic absolutnie nie działa. Tutaj jedynie przeskakuje do kolejnej strony. No i tak jak mówiłem, właśnie wypadam z tego. No więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. 42 minuty w sumie ma. Spróbuję to wykminić i zobaczycie to w kolejnym odcinku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie.